Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W różnych okołotradycyjnych środowiskach zawrzało ostatnio wokół pytania o ważność nowych święceń. Czy zmiana ceremonii święceń kapłańskich nie wpłynęła przypadkiem na ich ważność? Czy wszyscy kapłani wyświęcani po Soborze Watykańskim II mają nieważne święcenia, albo przynajmniej wątpliwe święcenia? Na nowo ta dyskusja w pewnych kręgach rozgorzała, dlatego dzisiaj kilka słów na ten temat. Zapraszam. Rozpocznę od przedstawienia po prostu katolickiej nauki, jeśli chodzi o sakrament kapłaństwa. Będę tutaj korzystał znowu z teologii moralnej Prymera. Jak już wspominałem, jest to teologia moralna, która była przed soborem powszechnie używana przez kapłanów, powszechnie przyjęta, powszechnie zaakceptowana jako taki standardowy podręcznik do sprawdzenia, jeśli ktoś ma jakieś wątpliwości. A więc nie jest to tylko jedna opinia teologiczna, tylko jest to autor, który został powszechnie w Kościele zaakceptowany, przyjęty przez wiele dziesięcioleci, używany jako taka podstawa do badania tego, co jest katolickie, a co nie. No badania oczywiście takiego niedogłębnie naukowego, do tego trzeba sięgać zawsze do źródeł, do objawienia i później dekretów magisterium. Natomiast do takiego sprawdzenia już podsumowań, wyników. Standardowo, jak widzimy, Prymer za każdym razem zmienia kolorystykę w naszym nagraniu. O, tym razem udało się nie zmienić tej kolorystyki. Bardzo ciekawe. Coś tutaj musi być z tym światłem, że odbija on trochę inaczej, ale my się tym nie przejmujemy. To jest tom trzeci. Oczywiście nauka o sakramentach. I najpierw spojrzymy na to, co jest według Prymera materią i formą sakramentu święceń kapłańskich. Oczywiście przeskakujemy od razu do samych święceń kapłańskich, nie zajmując się niższymi święceniami, czy też święceniami diakonatu. No i już od samego początku pojawiają się pewne trudności, dlatego że Prymer przytacza pięć różnych tez. Wszystkie są katolickie. Wszystkie są jako akceptowalne teologicznie, co do tego, co jest dokładnie materią, a co formą sakramentu święceń, sakramentu kapłaństwa. A więc nie ma jednej absolutnie pewnej doktryny, że materią sakramentu kapłaństwa jest dokładnie z całą pewnością na 100% i tylko i wyłącznie jakiś jeden akt. I tylko i wyłącznie formą są jakieś konkretne słowa, jakieś jedno zdanie. Nie ma takiej 100% pewności. Jest tutaj przytaczam sześć tez, z których jedne są bardziej prawdopodobne, inne mniej. Myślę, że dla wielu może to być frustrujące, natomiast jeśli dla kogoś jest to frustrujące, to dlatego, że no, nie wie, jak teologia działa. Nie jest to nic aż tak bardzo nadzwyczajnego. W przypadku sakramentu bierzmowania również nie jest to w 100% oczywiste, co dokładnie, co bardzo precyzyjnie jest materią, a co nie jest, co można by było jeszcze usunąć, a sakrament byłby ważny, a co nie. To znaczy są takie momenty, takie elementy, które absolutnie oczywiste nie są. Nie mamy tego w objawieniu, w sensie takim nie jest to w Piśmie Świętym podane bardzo dokładnie, precyzyjnie, co tam odbyć się musi. Powołujemy się wtedy oczywiście na drugie źródło objawienia, czyli na tradycję, to co zawsze i wszędzie było praktykowane, to co w całym Kościele jest, istnieje. To jest oczywiście podstawowy w takiej sytuacji argument. No, ale przejdźmy po prostu do tych tez. Pierwsza teza. Będę to tłumaczył od razu na język polski, z łaciny. Przepraszam, jeśli będzie to czasami może trochę takie kwadratowe, znaczy kanciaste, no ale jest to na żywo. Bliższą materią kapłaństwa jest przekazanie paramentów, instrumentorum, to znaczy kielicha i pateny z hostią, czyli przekazanie tego, co będzie służyło, te instrumenta, tak? To jest to, co będzie służyło do składania najświętszej ofiary. Formą natomiast są słowa biskupa,
Acipe potestatem offere sacrificium Deo, misaque celebrale, tam provivis quam pro defunctis in nomine Domini. A więc przyjmij władzę składania ofiary Panu Bogu, odprawiania mszy świętej tak za żywych, jak za umarłych, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ja podlinkuję i stary, i nowy ceremoniał pontyfikał, gdzie będzie można sobie sprawdzić dokładnie, gdzie jaki element można znaleźć, ale do tego jeszcze dojdziemy. A więc tu mamy pierwszą sentencję, pierwszą tezę, jeśli chodzi o materię i formę. Bliższą jest przekazanie tych instrumentów kielicha pateny z hostią, kielicha z winem i pateny z hostią. I te słowa, tak, które wydają się być takie najbardziej wyrażające, powiedzmy, to, co się tutaj właśnie dzieje. Acipe potestatem offere sacrificium, przyjmij władzę odprawiania, składania ofiary. Druga sentencja. Materia proxima presbyteratus est duplex. Bliższa materia kapłaństwa jest podwójna. Pierwszy punkt to przekazanie kielicha z winem i pateny z hostią. Drugi punkt to jest trzecie nałożenie rąk. To już jest pod sam koniec ceremonii święceń, to trzecie nałożenie rąk. Formą natomiast są słowa acipe potestatem, te same, o których mówiliśmy wcześniej, jak również druga część acipe spiritum sanctum quorum remiseris, czyli przekazanie władzy odpuszczania grzechów. Przyjmij Ducha Świętego, komu odpuścisz grzechy, i tak dalej. Ta teza była przez niektórych autorów broniona, ale według Prymera jest bardzo mało prawdopodobna, ze względu na to, że część przekazania tej władzy, tych święceń kapłańskich, byłaby już po konsekracji, a od zawsze neopresbiterzy współkoncelebrowali z biskupem konsekratorem mszę świętą, czyli jest to jedyny przypadek, gdzie w rzymskim obrządku kapłan koncelebruje, to jest właśnie w trakcie swoich święceń kapłańskich. I tutaj Prymer wydaje, słusznie moim zdaniem zauważa, że jest to teza bardzo mało prawdopodobna, przede wszystkim ze względu na to trzecie nałożenie rąk. Trzecia teza, trzecia możliwość, trzecia teologiczna teza. Mówi, że cum secunda sentencia in assiganda duplicem materia et forma, czyli podobnie jak druga, natomiast z tą różnicą, że nie trzecie nałożenie rąk, a pierwsze, to początkowe nałożenie rąk będzie tym zasadniczą materią sakramentu. Ta teza może brzmieć nawet całkiem przekonywająco, natomiast pojawiła się w Kościele tak naprawdę dopiero w wieku XVIII, zauważa tutaj autor. Czwarta teza. Mówi, że do istoty sakramentu kapłaństwa należy pierwsze nałożenie rąk, przekazanie tych instrumentów, czyli tak instrumentorum, tych paramentów, o których już mówiłem, i ostatnie nałożenie rąk. Tutaj trochę podobnie jak w przypadku drugiej, mało prawdopodobna. Piąta teza. Mówi o tym, że może do istoty sakramentu należy albo tylko pierwsze nałożenie rąk, albo tylko przekazanie tych instrumentów, kielicha i pateny. Czyli wystarczy tylko jedno albo drugie. Jakby materia miałaby dwie możliwości. Taka jest również teza. Tutaj podaję Prymer teologów, którzy za nią obstawali, czyli taka teza, można powiedzieć, absolutnie minimalistyczna. Tak? Że wystarczy albo tylko nałożenie rąk, albo tylko przekazanie tych instrumentów. Przepraszam za to tłumaczenie, natomiast myślę, że po wyjaśnieniu jest ono już dosyć czytelne, w sensie tłumaczenie instrumentorum jako po prostu instrumentów, rozumiemy, kielich i patena. Szósta teza mówi, że cała esencja, istota sakramentu kapłaństwa polega, czy wypełnia się w pierwszym nałożeniu rąk i w modlitwie, która towarzyszy temu nałożeniu rąk. Wszystko inne, według tej tezy, jest już akcydentalne, czyli przypadłościowe i nie jest koniecznie potrzebne. To są te tezy, jedne mniej, inne bardziej prawdopodobne, jedne bardziej wymagające, inne mniej. Widzimy, że niektóre autor zbywa raczej jako bardzo mało prawdopodobne. Pierwsza wydaje się być, powiedzmy, bardziej prawdopodobna od innych. Tutaj też zauważa autor, że list do Armeńczyków
wydaje się tą wersję niejako prezentować. To jest dosyć ważny dokument w teologii, który też można znaleźć w Denzingerze. Autor tutaj podaje referencję, to jest w Denzingerze numer 791, czyli ta pierwsza teza brzmiała, że jest to przekazanie tych instrumentów i te słowa przyjmij tą władzę składania ofiary. W piątej tezie moim zdaniem nie jest zupełnie oczywiste, bo tam jest wspomniane o tym, że po prostu wystarczy tylko nałożenie rąk lub przekazanie kielicha i pateny z winem i hostią. Natomiast nie ma w ogóle wspomnianych żadnych słów. To jest dosyć ciekawe. Podejrzewam, że zakłada to te słowa, które były w ceremoniale powiedziane, ale nie jest to tutaj bezpośrednio wspomniane. W szóstej tezie jest to bezpośrednio wymienione, że tutaj według szóstej tezy byłoby to tylko nałożenie, pierwsze nałożenie rąk i oracja, która wtedy ma miejsce. Czyli mamy różne tezy i teraz próbujemy wyciągnąć z nich jakby taki faktycznie to, co wydaje się być najbardziej prawdopodobne i pomóc w tym może nam praktyka Kościoła, jeśli chodzi o właśnie święcenia subkondycjone, czyli uzupełnianie ceremonii, czy właśnie ponowne święcenie. O tym autor również traktuje, czyli co zrobić, jeśli były jakieś braki w ceremonii święceń. Autor podaje tutaj zasady. Brak przypadłościowy, lekki brak przypadłościowy, nie należy go nawet uzupełniać. Czyli to nawet nie jest mowa o święceniu subkondycjone, tylko uzupełnieniu jakiejś ceremonii, czyli dopełnieniu tylko czegoś, co nie zostało zrobione. A więc małe, przypadłościowe braki, ich nie należy nawet uzupełniać. Jako przykład podaję, że na przykład przy namaszczeniu dłoni zamiast oleju katechumenów użyto krzyżma świętego. To bardzo ciekawy przykład, bo to jest jedna ze zmian pomiędzy starym a nowym rytem. Właśnie w starym używano oleju katechumenów, w nowym używa się krzyżma. Tutaj jest to podane jako przykład małej przypadłościowej zmiany, czy tutaj braku, której nie należy nawet uzupełniać, nie mówiąc w ogóle o powtarzaniu subkondycjone. Drugi punkt to jest brak przypadłościowy ciężki. Te należy potem uzupełnić. Znowu to jeszcze nie jest święcenie warunkowe. To byłoby wtedy, gdyby namaszczenie dłoni zostało całkowicie pominięte, albo wtedy, gdyby całkowicie pominięto trzecie nałożenie rąk biskupa. Na samą ceremonię sobie jeszcze za chwilę spojrzymy. No i trzeci punkt, czyli takie braki, które będą skutkowały tym, że należy takiegoż kandydata ponownie subkondycjonalnie, warunkowo właśnie święcić, czyli warunkowo, czyli jeśli te poprzednie święcenia nie były ważne, czyli jest tutaj poważna, uzasadniona wątpliwość, czy te święcenia były ważne. A więc brak, który najprawdopodobniej dotyczy samej istoty święceń. Takiego braku nie tylko należy go uzupełnić, ale cała ceremonia święceń powinna być warunkowo powtórzona. Do takich braków należą. Jeśli ręka biskupa nie dotknęła fizycznie głowy przy nałożeniu kandydata, przy nałożeniu rąk. Jeśli, drugi przykład, jeśli ręka kapłana, czyli tego ordinandi, tego do święcenia, tego kandydata do święceń, nie dotknęła fizycznie kielicha i pateny i hostii, czyli przy przekazaniu kielicha i pateny ręka nie dotknęła. Pamiętamy, że w tych tezach wciąż na nowo wracało to przekazanie tego kielicha i pateny, oczywiście z winem i hostią. Autor tutaj zauważa, że wystarczyłby dotyk pośredni, co to znaczy, gdyby kapłan dotknął pateny i hostii, ale nie jednocześnie kielicha. Wtedy można to traktować, czy należy to traktować tak, jakoby dotknął pośrednio kielicha, dlatego że one są przekazywane razem, tak, a więc dotknął niejako całości. A więc gdyby tak się zdarzyło, że dotknął tylko część, to wtedy należy to tak rozstrzygnąć, że pośrednio dotknął wszystkiego, co potrzeba. I trzeci przykład takiego esencjalnego, istotowego braku. Si defuit in ordinatione sacerdotis aut vinum in calice aut hostia super patena. Jeśli brakuje w tym przekazaniu kielicha i pateny, brakuje hostii,
albo wina w kielichu, czyli tych darów ofiarnych, tych, które mają być później konsekrowane. Widzimy więc, że według Prymera powodem do tego, żeby subkondycjony warunkowo powtórzyć samą całą ceremonię święceń, są tutaj naprawdę bardzo poważne braki w materii. Albo biskup nie nałożył ręki, albo kapłan nie dotknął przy tym przekazaniu kielicha, pateny i hostii. Albo nie było tam tej hostii i tego wina. Czyli widzimy, że to są przykłady, które on tutaj podaje i są to jedyne przykłady, które są tutaj podane, a przykłady tych lżejszych braków również widzieliśmy, na przykład jeśli zabraknie namaszczenia dłoni albo trzeciego nałożenia rąk biskupich. A więc ta praktyka pokazuje już, co Kościół tak w biegu, powiedzmy, no, swojego życia sakramentalnego, co jest fundamentalne, co jest kluczowe, a co nie. Wprawdzie nie mamy takiej stuprocentowej deklaracji, że na pewno tutaj jest materia, a tutaj jest forma, natomiast ta praktyka Kościoła pokazuje już bardzo dużo. To znaczy, że tylko w przypadku naprawdę bardzo ciężkich, bardzo poważnych braków udzielano tego sakramentu warunkowo. Zaraz sobie spojrzymy jeszcze na same ceremonie. Ja tutaj tylko jeszcze zaznaczę, że powtarzanie sakramentu jest ściśle niedozwolone, jeśli nie ma poważnej, konkretnej przyczyny. Tutaj to też zostaje wspomniane, przepraszam. W praktyce nigdy nie dyspensuje się od jakiegoś braku istotnej rzeczy przy święceniach, lecz jeśli jest wątpliwość uzasadniona co do ważności święceń, wtedy udziela się święceń ponownie, chociażby tylko warunkowo. Musi być ta wątpliwość uzasadniona, czyli nie tylko, ja to w sumie tak do końca nie wiem i tak czuję, tak, to byłaby wątpliwość subiektywna, nieuzasadniona, tylko musi to być naprawdę konkretny powód. Przykłady tych konkretnych powodów autor podaje. Przypominam, jako przykłady brak nałożenia pierwszego, tego kluczowego nałożenia rąk, brak przekazania kielicha z winem, pateny z hostią. Natomiast jako przykład niewystarczający do powtórnego święcenia podaje bardzo, moim zdaniem, istotną rzecz, czyli brak namaszczenia dłoni kapłana. Tam należy tylko tą samą ceremonię uzupełnić, a nie powtarzać całych święceń. A jeśli zabrakło, użyto tylko innego oleju, to w ogóle autor pisze, że taka jest praktyka Kościoła, że wtedy w ogóle nic się nie uzupełnia. Spójrzmy teraz na same pontyfikały, jak one wyglądają, co jest tutaj najbardziej istotne, a co nie jest najbardziej istotne, to znaczy bez wątpienia z tego, co przeczytaliśmy, wynika, że to pierwsze nałożenie rąk i ta oracja, która wtedy jest absolutnie kluczowa. Mamy oczywiście to pierwsze nałożenie rąk zarówno w starym, jak i w nowym pontyfikale. Podlinkuję i jedną, i drugą ceremonię. Można znaleźć tą modlitwę, jeśli chodzi o stary pontyfikał, to jest ona na stronie 42. Jest ona dosyć długa, w swojej treści jest bardzo podobna do tej, którą mamy w nowym pontyfikale. Tutaj istotowo nic się nie zmienia. Drugi istotny moment, to nałożenie rąk jest oczywiście i w jednym, i w drugim. I drugi istotny moment to jest kwestia namaszczenia dłoni, bo tam padają te ważne słowa, które według niektórych tez są kluczowe. Mianowicie to te słowa accipite potestatem offere sacrificium Deo mi sacque celebrare tam provivis compro defunctis in mine domini. Według niektórych autorów te słowa są absolutnie kluczowe przy święceniu kapłanów, czyli widzimy, według niektórych tez ta modlitwa, która następuje po nałożeniu rąk, już wystarczy, ta modlitwa, która jest i w starym, i w nowym. Według innych są potrzebne kluczowe, najbardziej istotne są te słowa: przyjmij tą władzę, aby składać ofiarę Panu Bogu, misacque celebrare, odprawiać mszę świętą. Te słowa zostały zmienione w nowym pontyfikale
I tam mamy zamiast tego, co przed chwilą przeczytałem, mamy to na stronie 8 w tym dokumencie, który będzie podlinkowany. Biskup przy namaszczeniu krzyżmem, tu pamiętamy, w starym to jest olej katechumenów, tutaj krzyżmo. Nasz Pan Jezus Chrystus, którego Ojciec namaścił Duchem Świętym i mocą, niech Cię strzeże, abyś poświęcał lud chrześcijański i składał Bogu ofiarę. Kluczowe jest, że pada tutaj słowo i składał Bogu ofiarę. To znaczy, gdyby nie było tego słowa, gdyby nie było nigdzie wyraźnie powiedziane, że te święcenia są po to, aby składać Bogu ofiarę, moim zdaniem faktycznie byłby to poważny brak formalny. Pomimo tego, że nie jest absolutnie pewne, że właśnie te słowa przy namaszczeniu są tą formą sakramentalną, to jednak gdzieś w ceremonii święceń bez wątpienia musi się pojawić odniesienie do tego kluczowego aspektu kapłaństwa, czyli do składania ofiary. Ta modlitwa przy namaszczeniu dłoni została zmieniona. Jest ona mniej ofiarna niż ta pierwotna, ale jednak wyraża tą kluczową myśl składania ofiary. Podsumowując, czy jest powód, żeby stwierdzić, że mamy, tak jak podaje to tutaj prymer, uzasadnione, konkretne wątpliwości co do ważności święceń według nowego rytu? Moim zdaniem, zgodnie z tymi zasadami, które Kościół praktykował, za którymi podążał, nie mamy uzasadnionych wątpliwości, a co za tym idzie, nie mamy prawa powtarzać tych święceń sub condicione, jeśli nie ma innych przesłanek, żeby je powtórzyć. Mogą takie być. Pamiętam, mieliśmy to na wykładach z liturgiki, konkretne przykłady, gdzie chyba w Niemczech biskup w trakcie ceremonii święceń zaczął mówić o tym, że bądźcie teraz, zaczął improwizować w trakcie tej ceremonii święceń i w którymś z kluczowych momentów zaczął mówić, że wysyłam was teraz, bądźcie świadkami, jak świadkiem był Martin Luther King i Budda i Gandhi i ktoś tam jeszcze. Konfucjusz chyba też został wymieniony. Także w takiej sytuacji faktycznie można mieć wątpliwości, jaka była intencja tego biskupa. On zdradził, jakby, że jego pogląd na kapłaństwo jest niekatolicki i to może faktycznie podważyć, czy poddać wątpliwość, tak, tą ceremonię święceń, w trakcie której on takie rzeczy mówił. Natomiast sam ryt zawiera wszystkie te elementy, które zgodnie z tymi zasadami, które Plumer podaje, są koniecznie potrzebne. Mamy to pierwsze nałożenie rąk, mamy przekazanie kielicha z winem, pateny z hostią. Mamy tą modlitwę, która następuje po nałożeniu rąk, która jest praktycznie tożsama i mamy również tą modlitwę przy, czyli namaszczenie dłoni, które w sumie nie jest traktowane jako powód, nawet gdyby go zabrakło. To ono nie jest traktowane jako powód do tego, żeby powtarzać święcenia warunkowo, ale to namaszczenie również jest z tą modlitwą, która wprawdzie jest zmieniona, ale ma charakter ofiarny. Odnosi się do tej władzy składania ofiary, która zostaje tutaj przekazana. A więc wszystkie te kluczowe elementy, które były traktowane jako takie, których pominąć absolutnie nie można, wszystkie te kluczowe elementy są zawarte w nowej ceremonii święceń, a więc oznacza to, że nie można tak po prostu przyjmować sobie warunkowo święceń ponownie, bo tak, bo mi się wydaje, że nie wiem, bo nie do końca jestem przekonany, bo ja tak czuję, bo coś. Tak, to naprawdę, żeby powtarzać sakramenty, to jest rzecz naprawdę bardzo poważna. Pamiętajmy o tym, że taki kapłan, który przyjmuje święcenia warunkowo, no to co? Czy on ma zamiar później oddać stypendia z mszy świętych, które odprawił wcześniej? Skoro nie jest pewien, że był kapłanem. Jeśli nie jesteś pewien, że byłeś wcześniej kapłanem, a przyjąłeś te stypendia z całego twojego życia, dajmy na to 20 lat celebrowania mszy świętej i przyjmowania stypendiów, nie jesteś pewien, czy były to msze święte. Co z tym zrobisz? Tak? Bo skoro przyjmujesz święcenia warunkowo, no to masz wątpliwość, czy było to godne, czy nie tylko godne, czy byłeś w ogóle kapłanem, a więc tym się nie można bawić. Sakramenty to nie jest coś, czym się bawi, do czego podchodzimy subiektywnie, na zasadzie, o nie wiem, może tak, może nie. To naprawdę muszą być twarde przesłanki do tego, żeby poddać w wątpliwość
sakramenty. No i tutaj trzeba kierować się nie uczuciami, nie jakimiś moimi poglądami osobistymi, tylko po prostu tym, co Kościół robił do tej pory. Te zasady są dosyć dobrze sprecyzowane. Można je znaleźć w zasadzie w każdej teologii moralnej. Ja tutaj korzystam po prostu z takiej bardzo zaakceptowanej, bardzo cieszącej się bardzo dużym uznaniem. Takie, powiedzmy, zbyt szybkie przystępowanie czy przyjmowanie sakramentów subkondycjone może skończyć się swego rodzaju patologią, to znaczy takim lękiem, o teraz wszyscy to muszą teraz, no bo niech dla pewności może jeszcze raz i jeszcze, może jeszcze inny biskup, a jeśli ten biskup nie był ważnie wyświęcony, może ja pójdę na wszelki wypadek jeszcze do tego i do tamtego i to się kończy. Taką no, głęboką, może się skończyć, taką głęboką profanacją sakramentu święceń. Kościół nie przez przypadek ma bardzo minimalistyczne wymagania, jeśli chodzi o ważność sakramentów. To naprawdę warunki są minimalistyczne po to, żeby te sakramenty były faktycznie takim czymś pewnym, czymś, co bardzo trudno jest zepsuć, bo ich zadanie jest właśnie takie, żeby one ułatwiały tą drogę do zbawienia, a nie żeby stawały się jakimś kolejnym utrudnieniem. Dlatego warunki są minimalistyczne i stracenie tego z oczu, zgubienie tego zrozumienia, że sakramenty są rzeczą bardzo ważną, bardzo świętą, na którą trzeba bardzo uważać, której nie należy banalizować, czyli nie należy zbyt szybko przystępować bez wystarczających podstaw do udzielania takich sakramentów, szczególnie tych, które wywierają znamie, tak po prostu właśnie na nowo subkondycjone. Bo bardzo łatwo doprowadzić to do ich profanacji, do tego, że te ceremonie będą powtarzane i powtarzane, a to jest pewna symulacja. Jeśli taki ksiądz już był księdzem, a później pozwala się wyświęcić subkondycjony raz, drugi, trzeci, czwarty i bez wystarczającej podstawy, to trzeba go oskarżyć o symulację, pomimo tego, że on ma osobiście dobrą intencję, ale właśnie to są pewne skrupuły, znaczy to mogą być pewne skrupuły, które doprowadzają do takiej profanacji, ale też takiego ośmieszenia tego, no bo to się kończy takim łowieniem święceń, także ja muszę jeszcze tu i jeszcze tutaj i jeszcze tam. Staje się to z czasem patologiczne, właśnie skrupulatne i moim zdaniem bardzo niebezpieczne i dla zbawienia duszy samego kapłana, który zaczyna tak postępować, jak i jego wiernych, którzy też zaczną z czasem po prostu łowić sakramenty. A może mój chrzest był nieważny, no to może ja też i jeszcze raz, drugi, trzeci, czwarty, piąty przyjmę ten chrzest na wszelki wypadek, bo kto ich tam wie, jak oni mnie ochrzcili. Kończy się to świętokradztwem po prostu. No bo jak już człowiek bez podstaw zaczyna przyjmować jeden raz, drugi, trzeci chrzest, nawet warunkowo, to będzie to po prostu świętokradztwo. Będzie to gorszące i ośmieszające dla naszej wiary. A więc trwajmy w wierze. Trwajmy w praktykowaniu zmysłu katolickiego, roztropności. Podchodźmy do spraw teologicznych ze spokojem, zgodnie z tym, co Kościół zawsze i wszędzie nauczał, a nie poddawajmy się jakimś skrupułom, niepokojom i strachom. Zły duch uwielbia posługiwać się strachem, niepokojem, skrupułami. To jest jedna z jego ulubionych broni, bo tak można pogrążyć ludzi bardzo dobrych, bardzo szlachetnych, bardzo pobożnych. I naprawdę uważajmy na to, pilnujmy się i po prostu praktykujmy ze spokojem, z rozwagą to, co Kościół zawsze i wszędzie nauczał. Nie wymyślajmy nic, nie kombinujmy, nie próbujmy wiedzieć lepiej. Kościół wprawdzie wcześniej mówił tak i tak, ale ja teraz nie wiem, czy może na pewno jestem wyświęcony. No to jeśli ja nie wiem, to znaczy, że wiem lepiej niż cały Kościół, cała teologia Kościoła, cała wielowiekowa praktyka kościelna. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.